Na ostatniej prostej przed sezonem także skoczkowie narciarscy. Start Pucharu Świata za tydzień w Klingenthal. Nasi trenują w Wiśle. Skoczek narciarski na stanowisku pracy. Ciężkie treningi to nie tylko skakanie, ale i analizowanie. Najważniejsze jest to, czego gołym okiem nie widać. Teraz chłopaki robią tam po 3-4 skoki. Myśmy robili po 6-8, także dużo więcej. Ale teraz bardziej się patrzy na jakość niż na ilość, zdecydowanie. Śniegu jeszcze nie widać, jakość, czyli forma, widoczna jest już dziś. To ostatnie tygodnie ciężkiej pracy po prostu przynoszą efekty. Zdołałem oddać kilkanaście takich bardzo solidnych skoków, z tego jestem bardzo zadowolony. Na mapie Pucharu Świata są dwa polskie przystanki, Zakopane i Wisła. Inauguracja sezonu w niemieckim Klingenthal. Transmisję w Telewizji Polskiej.